przyleciała do mnie paka prosto z Francji. Niespodzianka. Siad. I siad. No nieźle. Jest dobrze. O, ale kolorek. Hej tu, w dzisiejszym odcinku unboxing, czyli coś, co lubicie najbardziej, bo przyleciała do mnie paka prosto z Francji, niespodzianka. Jest to ona już tutaj 3 dni, a ja nawet nie miałem czasu, aby do niej zajrzeć. Taki jestem zarobiony. Nie wierzę. No normalnie masakra. Wiem mniej więcej, co tam jest, ale wam nie powiem, bo razem ją otworzymy i razem będziemy mieli niespodziankę. Więc oczywiście, sub, social, wiesz o co chodzi i lecimy. A w ogóle zobaczcie, jak się postarałem, jak pięknie są ułożone motocykle. Jest Setunia, jest 570, jest 300, jest 250. Żyć, nie umierać. Oczywiście jestem do zajęć przygotowany. Można zaczynać! Zajmujemy się tym pacjentem. Siach! I ciach! Kurde, co tam jest? I siup! O kurde! No nieźle! Jest tutaj dużo tego, to co? Od czego zacząć? Od czego zacząć? Może od tego. Uuu, torba na pas, szota. Od razu wyciągam, bez zbędnego pierdzielenia. Ale jestem zajarany. Ły, my. Kurde! Dobra, ja ją od razu ubieram, co ja się będę. Cyk, na pewno mi z dupy nie spadnie, bo jest rzep. Jest do tego klamra. Szybkie zaciąganie. Pyk, jak siedzi? Chyba dobrze, co? Wygodnie, nawet jej nie czuję. Jedziemy dalej. Dobra, tu rękawiczki, fluo, fluo. Wiecie dlaczego fluo, jeśli oglądaliście któryś z poprzednich odcinków? Chyba na pewno. Dobra, przymierzamy. Pach, pach. Ale wygodne. Yo, ale będzie się dobrze klikało sprzęgło i hamulec. Będzie grip. Antypoślizgowe na palcach. Jest dobrze, lecimy dalej. Okej. Co tutaj jest? Dobra, tu. Uuu, chyba się zabrałem za jersey. Uwaga, uwaga, spójrzcie na te kolory. No, dobrze to wygląda, mega dobrze to wygląda, co? Jak będę wyglądał? Chyba dobrze. Myślę, że bombowo. Dobra, no już skoro był jersey, to teraz spodnie, nie? Bez zbędnego pierdzielenia rozrywamy. Jo, ale kolorki zarąbiste. Ale tu będzie brudne od błota, tak mi się wydaje. Ale szybko się spierzę. Mam nowy pierze. O, to się przyda. Podwójna szybka, bezbarwna na nocne tripy. Żeby oka nie stracić, bo jednak oczy to podstawa. Dobra, już wiem co to, wiem co to. Jest to Buder D3O. Chłopie, on jest taki cieniutki, a tak skuteczny, że jak go zakładasz, to nie czujesz, że coś na sobie masz. Nic cię nie uwiera, nic się nie boli. Chudy. Nic, tylko jeździć. Takie pomarańczowe zginają się i przy uderzeniu twardnieją, więc nic się nie zaboli. Thank you. Jedziemy dalej. Gogelki. Dobra, trzeba je rozbroić. Co my tu mamy? Dobrze to wygląda. Ciach, logo. Są w Moro, więc chyba dobrze to będzie wyglądać. No i oczywiście szybka przyciemniana i lustro. Jest dobrze. No a do tego dostajemy oczywiście woreczek na gogelki. No a do tego w zestawie są dwie szybki, jedna lustrzana, druga bezbarwna. Nice. Lecimy dalej. Kolejne rękawiczki, tym razem białe. Mam nadzieję, że szybko się nie ubrudzą. Z niebieskim. Troszkę takie grubsze czuję, więc na zimę na pewno się przydadzą, żeby w rączki nie było zimno. Jeszcze ochraniacz na kostki. Jo, ciach. Kurde, to mi się podoba, żółwio. Pyk, jedziemy dalej. Dobra, no to co, chyba jedziemy z grubym tematem. No z poprzednich butów wyrosłem, znacząco mi noga urosła, więc nowe buty to podstawa. Ale buty jak buty, ale muszą być też stylowe. Dobrze to wygląda. Not bad, not bad.
No i ostatni element układanki, już pewnie domyślacie się, co to jest. Jest to kask. Wyobraźcie sobie, miałem okazję go testować i w nim jeździć. Tak, jeździć w Hiszpanii na torze motocrossowym razem z mistrzami świata. Kumacie to? Totalny odlot. Wychodzimy, tor Hiszpania, namioty, motocykle. Dobra, zobaczymy, jak się robi Willy na szerko, nie? Coś tam się da, ale oczywiście inne buty, inny motocykl, inne położenie dźwigni. To wszystko się na to składa. Więc otwieramy. Podpisana paczuszka. Chyba wiadomo dla kogo, nie? No. Uwaga. Tun, 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 tun. O, ale kolorek. Ale zarąbisty, co? Podoba wam się? Z Mipsikiem? Chyba dobrze będzie jeżdżone nim. No kolorek idealny. Perła, srebrno-biały, nie wiem, nie znam się na kolorach. Z brokatem. Może kamera tego nie odda. Ale no kolorek bomba totalna. I wyobraźcie sobie, że mam jeszcze niespodziankę w pudełku od kasku. Gogle. Gogle, które też miałem przyjemność testować w Hiszpanii. Dokładnie te same. Dobrze to będzie wyglądać. I czekajcie, czekajcie, ja wam pokażę tutaj pełne zestawienie. I co? Dobrze się to prezentuje. I teraz zobaczcie myk. Tutaj jest brokat i tu też jest brokat. Ja to mam jednak mózg, ale dobrze to wygląda kolorystycznie. Idealnie dobrane. Dzięki. Unboxing zakończony. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, jak wam się podobają te wszystkie ciuchy. Ale oczywiście trzeba wam je jeszcze pokazać w pięknym świetle na miejscówce, więc zaraz się przeteleportujemy na żwirownię, na której będziecie mogli się przyjrzeć z bliska tym ciuchom. Więc co? Teleport. 3, 2, 1. Może nie jest to miejscówka, zarąbista żwirownia, bo niestety pogoda pokrzyżowała nam plany, ale jest to nadal mój ogród, w którym jest też dobre światło. I teraz możecie zobaczyć mnie w pełnej okazałości. No i jak to siedzi? Jeszcze wam coś pokażę. Patrzcie, to są moje przyszłe plastiki. Jeśli nie oglądaliście filmu, no to sobie zobaczcie, bo chyba dobrze to wygląda. No i co? Jak plastik pasuje do mojego ubioru? No chyba fituje dobrze, co? Wow! Jeszcze teraz prezentacja z kaskiem i goglami. I co? Gogelki z lustrem wjeżdżają. I teraz możecie napisać w komentarzach, jak wam się cały mój strój podoba. Oczywiście można wybrać jeszcze drugi wariant, kolorystyczny gogli. Więc napiszcie, jak to siedzi. No sami ocencie. Chyba dobrze, co? Gang, gang. No i co, jeśli wam się moje nowe ciuszki podobają, strzelcie łapkę w górę, ocencie od 1 do 10, jak wyglądam w komentarzach. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie już pewnie mnie zobaczycie w tych ciuszkach na miejscówce. No i co, nara!